Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Masalski, zajmuję się w PCG Akademia projektami innowacyjnymi. Takich projektów w ciągu ostatniego roku dwóch uruchomiliśmy już kilka. Jeden z takich najnowszych projektów jest Akademickie Biuro Karier. Jest to element naszej infrastruktury, którą nazywamy EduCloud. Są to tak naprawdę cztery produkty, jeżeli chodzi o kategorię relacji ze studentami. To jest prerekrutacja, czyli jakby profilowanie odpowiednie kandydata, jest to sama rekrutacja, retencja, czyli utrzymanie tego naszego studenta na studiach, jak i Akademickie Biuro Karier, czyli coś na styku pomiędzy studentem, absolwentem a kandydatem. Ja przygotowałem dla Państwa prezentację tego rozwiązania, którą w tym momencie powinni Państwo już widzieć. Dla kogo skierowane jest to rozwiązanie? Otóż to rozwiązanie skierowane jest oczywiście dla studenta, absolwenta. Ja tutaj na tym slajdzie takim ogólnym chciałbym Państwu pokazać takie funkcjonalności, które może poniekąd są troszeczkę funkcjonalnościami naturalnymi dla biura karier, natomiast noszą one pewne znamiona innowacyjności w stosunku do tego, co gdzieś tam na rynku się znajduje. I tutaj jakby uwaga jest taka, że w trakcie projektowania tego narzędzia, jako że mieliśmy tak naprawdę taką możliwość i taką szansę, żeby zaprojektować ten system od nowa, jakby wzorowaliśmy się na takich wzorcach, które gdzieś tam nie tylko dotyczyły tak naprawdę rozwiązań akademickich, no bo czymże jest tutaj chociażby rynek pracy, jeżeli chodzi o te rozwiązania, które gdzieś tam są najbardziej uznane, także również tego typu badania, jeżeli chodzi o to, co na rynku teraz istnieje. Teraz już konkretnie, oczywiście oferty pracy, staże, to jest jakby rzecz naturalna w przypadku tego typu systemów. Tutaj jakby idziemy o krok dalej i dodajemy dodatkową funkcjonalność w oparciu o kompetencje. I to słowo kompetencje pewnie w trakcie tej prezentacji nie bez powodu kilka razy się powtórzy. Kompetencje tutaj rozumiemy jako pewne wyznaczniki, pewne cechy, pewne umiejętności potencjalnego kandydata, czyli studenta bądź absolwenta na jego rynku pracy. Kolejna rzecz, która w systemie jest ważna, to jest integracja ścieżki kształcenia, tak? Czyli jakby jako, że jesteśmy biurem karier, które działa przy uczelni, mamy pewne informacje na temat studenta, absolwenta w przypadku dokonania odpowiedniej integracji, które pozwalają nam powiedzieć o tym studencie coś więcej, jeżeli chodzi o jego ścieżkę kształcenia, czyli konkretnie kierunki, przedmioty i jak wyglądała, bądź też wygląda cały czas jego nauka na uczelni, jeżeli jest studentem. Kolejna rzecz, CV, temat w zasadzie prosty, natomiast w wydaniu tutaj tym, które my proponujemy, jest to CV interaktywne, bardzo łatwy sposób budowania tego CV, udostępniania. Ja to Państwu w dalszej części prezentacji pokażę. Tutaj wspomniałem o tym, że kojarzymy gdzieś tam te oferty pracy po profilach, profile po tych kompetencjach. Tutaj jakby to też jest ciekawa rzecz. Mam nadzieję, że uda mi się to Państwu pokazać. Wydarzenia i szkolenia, rzecz jakby również naturalna, natomiast w naszej interpretacji te wydarzenia i szkolenia to jest coś więcej niż tylko pewne spotkanie czy coś, co się odbyło, ale również kojarzenie tego z kompetencjami, które oprócz standardowej ścieżki kształcenia jednak rozszerzają te umiejętności w przypadku szczególnie szkoleń studenta bądź też absolwenta i poprawiają jego potencjalną pozycję na rynku pracy. Oczywiście pełna zgodność z WCAG, responsywność, no nie muszę tutaj dodawać, że we wszystkich tych nowych rozwiązaniach, które projektujemy, które Państwu udostępniamy jako nowe produkty, no jest to standard i jakby idziemy tą drogą pełnej responsywności, czyli wszystkie urządzenia, smartfony, tablety, laptopy, to rozwiązanie wszędzie działa. Kolejny odbiorca systemu to jest oczywiście pracodawca,
Prezentacja profilu firmy bardzo fajna, ale też jakby te funkcjonalności takie bardziej innowacyjne. Wspomniałem o tym, że w przypadku kandydatów na oferty pracy jesteśmy w stanie profilować odpowiednie oferty pod kandydata. Działamy też w drugą stronę, to znaczy dajemy potencjalnemu pracodawcy optymalnych kandydatów na stanowisko w oparciu właśnie o pełne chociażby kompetencje, bądź też zainteresowanie tego studenta, bo też w systemie student może zaznaczyć, jaki typ ofert i jakie dokładne parametry ofert go interesują. W kolejnym kroku jakby system tutaj pozwala na przeprowadzenie tego całego procesu rekrutacyjnego, zaproszenie, czyli jakby zainicjowanie tego procesu, zaproszenie potencjalnego kandydata do złożenia ofert oraz przeprowadzenie całej rekrutacji. I tutaj taki kolejny wyznacznik, ostatni, jeżeli chodzi o pracodawcę, to jest możliwość integracji z systemem obsługi sylabusów. To jest tak naprawdę nasze nowe narzędzie, o którym jeszcze wcześniej nie wspominaliśmy. Pracujemy nad tym narzędziem. Będzie ono również w portfolio naszej firmy. No i trzeci jakby tutaj użytkownik systemu, pracownik biura karier, jakie funkcjonalności dla niego? No oczywiście chcemy w jakiś sposób ułatwić pracę tych osób, które z biurem karier są związane, które tą instytucją na uczelni zarządzają poprzez odpowiednie mechanizmy dość proste dość taki intuicyjny sposób działający dotyczące komunikacji, dotyczące newsletterów i tutaj wiąże się to w dużej mierze z kolejnym punktem, to znaczy mechanizmem grup odbiorców. To jest rozwiązanie dość unikatowe, ponieważ pozwala jakby wybierać tych odbiorców naszych wiadomości, a też w szczególności ankiet, o których zaraz wspomnę, w oparciu o pewien zbiór cech. To znaczy jesteśmy w stanie chociażby skierować jakąś wiadomość czy newsletter do studentów bądź też absolwentów, którzy na swojej ścieżce kształcenia posiadali jakiś tam przedmiot bądź też ukończyli studia w jakimś kierunku i w dowolny sposób te warunki składać, tak żeby wybrać jak najlepiej tą grupę odbiorców. To jest dość uniwersalne narzędzie, które działa w biurze karier. Wspomniane w przypadku pracodawcy sylabusy w kontekście biura karier, bardziej jeżeli chodzi o PRK i efekty kształcenia. Tutaj również w przypadku takiej integracji jesteśmy w stanie co nieco zasugerować, szczególnie w parze z tym mapowaniem kompetencji. Wspomniana przeze mnie ankietyzacja i badanie losów absolwentów, kompleksowe narzędzie umożliwiające przeprowadzenie tego badania, wszystkie najważniejsze rzeczy, to znaczy przypomnienia, identyfikacja grupy odbiorców, potem również prosta analiza tych danych, wysłanie tych danych do dalszych systemów zewnętrznych na potrzeby dokonania jakichś większych badań, jest to jak najbardziej do zrobienia. Co ważne, te grupy odbiorców powiązane są nie tylko z mechanizmem komunikacji newsletterów, ale również z ankietyzacją i badaniem losów absolwentów, co umożliwia nam jakby coroczne, czy też co jakiś okres czasu definiowanie podobnych wiadomości, ale też podobnych ankiet i podobnych badań tak naprawdę w systemie. Bardzo prosto. I ostatnia rzecz, o której tutaj wspomniałem, która w przypadku biura karier, no nie ukrywajmy, jest dość istotną kwestią, czyli integracje zewnętrzne, udostępnianie danych na zewnątrz. To tak w telegraficznym skrócie opis tej aplikacji w kontekście no, dość takich wyróżników innowacyjnych jej. Teraz to, co chciałbym Państwu pokazać, to modele wdrożenia tego rozwiązania. Tutaj bardzo dużo mówimy o infrastrukturze SaaS-owej, infrastrukturze software as a service, czyli udostępnianiu w bardzo szybko tak naprawdę takiego narzędzia dla Państwa. I oczywiście przewidujemy również takie rozwiązanie, jesteśmy w stanie uruchomić tego typu narzędzie na uczelni, a tak naprawdę nie na uczelni, tylko w naszej infrastrukturze. Bardzo szybko uczelnia może dostać taki podstawowy dostęp, który rzeczywiście w kontekście podstawowych grup odbiorców, czyli tutaj patrząc od góry absolwentów, studentów, ogólnie w kontekście ofert pracy rozumianych jako kandydatów, ale też pracodawców, pracowników biura karier, pozwala im wykonać wszystkie takie podstawowe czynności dla nich istotne
punktu widzenia również działania biura karier, to znaczy wszystkie kwestie związane z CV dla studentów bądź też absolwentów, ankietyzacja, badania losów absolwentów, jeżeli chodzi o pracodawców, definiowanie ofert pracy, staży, wydarzeń, tak naprawdę tutaj tych obiektów może być również więcej, ankietyzacja, newslettery dla pracowników biura karier. Czyli takie podstawowe wdrożenie jak najbardziej jesteśmy w stanie zrobić dla Państwa w systemie usługowym i będzie to działać, jest to do zrobienia bardzo szybko. Oczywiście wszelkie kwestie związane z plusami tego rozwiązania no tutaj już dzisiaj były poruszane, myślę kilkukrotnie, no oczywiście koszt, oczywiście niezawodność, szybkość takiego wdrożenia, to wszystko są plusy zdecydowanie stojące po stronie tego rozwiązania. Oczywiście taki system biura karier będzie działał najlepiej, jeżeli zostanie zasilony danymi. Na wielu uczelniach istnieją jakieś rozwiązania, które w jakiś sposób można zintegrować, bądź też można te dane w prosty sposób wyeksportować z tych systemów. No i oczywiście w kontekście biura karier najważniejsza jest tutaj baza użytkowników, baza programów studiów, jeżeli chcemy działać dalej w kontekście kompetencji i kojarzenia potencjalnych kandydatów z rynkiem pracy, czyli z interesem tak naprawdę obydwu tych grup, czyli zarówno kandydatów, jak i pracodawców. W troszeczkę bardziej skomplikowanym modelu jesteśmy w stanie zintegrować się również dwustronnie z danym systemem dziekanatowym. Oczywiście, jeżeli Państwo posiadają system dziekanatowy PCG, no to jakby naturalnie taka integracja, takie rozwiązanie jest oferowane Państwu out of the box, natomiast w przypadku innych systemów dziekanatowych również jesteśmy w stanie dokonać stosownej analizy i zaproponować Państwu jakiś sposób integracji tych danych w sposób automatyczny. Analogicznie w przypadku absolwentów, studentów, jeżeli na uczelni działa jakiekolwiek SSO, jakikolwiek system do wspólnego logowania, czy to są rozwiązania typu Active Directory, LDAP oparte na OpenID Connect, jesteśmy w stanie tutaj dokonać stosownej analizy. Mamy również swoje narzędzie, które gdzieś tam jesteśmy w stanie zaproponować, które jest takim agregatorem tych dostawców tożsamości i zapewnić Państwu taką spójność dostępu tych wszystkich użytkowników, wspólną sesję również w przypadku biura karier. No i idąc dalej, wspomniany przeze mnie, projektowany przez nas system do obsługi sylabusów, do obsługi PRK jest w stanie dostarczyć do biura karier sylabusy, jest w stanie dostarczyć również PRK, to znaczy tak naprawdę efekty kierunkowe i przedmiotowe kształcenia. I jakby taki ekosystem na uczelni stworzyć, który no, zdecydowanie usprawnia pracę biura karier. Przygotowałem dla Państwa kilka takich slajdów. Nie wiem, jaka jest jakość połączenia tak naprawdę w tym momencie. Jeżeli będzie odpowiednio dobra, to pozwolę sobie również zaprezentować Państwu. Ja sobie tutaj otworzę drugie okienko, będę to śledził na bieżąco. Jeżeli to jest na tyle płynne, to spróbuję również pokazać Państwu no dosłownie 2 czy 3 minutki prezentacji tego systemu live na koncie studenta, absolwenta. Natomiast na ten moment takie krótkie omówienie tego, jak to rzeczywiście wygląda. System jest, tak jak wspomniałem, zaprojektowany od nowa. Tak jak Państwo widzą na ekranie, no, sprawna, dobrze działająca wyszukiwarka, możliwość filtrowania, możliwość wyszukiwania po pewnych lokalizacjach. Tutaj akurat oglądamy oczywiście pulpit studenta bądź też absolwenta. Proponujemy danym osobom, danym kandydatom odpowiednie oferty pracy. O wyszukiwarce jeszcze za chwilę troszeczkę będzie. Natomiast pozostałe elementy tego pulpitu, czyli komunikaty, popularne wyszukiwania, możliwość przejścia na ekrany pracodawców, lista wydarzeń, ankiety, które w systemie zostały zdefiniowane, czyli jakby w jednym miejscu na tym dashboardzie, pulpicie studenta, absolwenta, wszystkie istotne dla niego informacje są widoczne. Wspomniałem również o wyszukiwarce. Wyszukiwarka no jest takim dość tutaj zdecydowanie wyróżniającym się elementem tego systemu. Jest to wyszukiwarka wielofacetowa, pozwalająca na wyszukiwanie jednocześnie po wielu filtrach, tak? Czyli rodzaj oferty, branżę, rodzaj umowy. Te słowniki są w zasadzie dowolne. W trakcie wdrożenia możemy zdefiniować dodatkowe, co ma niebagatelne znaczenie, na przykład przy uczelniach dość mocno sprofilowanych, kiedy te filtry, jeżeli chodzi o oferty pracy, posiadają pewne szczegółowe wyznaczniki, które,
należałoby tam dodać. Kolejna rzecz, myślę, dość istotna, to jest wspomniane przeze mnie CV. Jest to CV interaktywne, to znaczy jesteśmy w stanie, przeglądając taki CV potencjalnego kandydata, zobaczyć, porozwijać pewne treści. Te kontenery jakby są w 100% rozwijalne, te treści na bieżąco gdzieś tam są w nich uzupełniane. Oczywiście w przypadku integracji z systemem dziekanatowym te dane, część tych danych jest zaciągana automatycznie. Jest też mechanizm do wypełniania tych danych przez samego zainteresowanego, to znaczy studenta bądź też absolwenta. No tutaj warto zaznaczyć, że no jak widać, jest to narzędzie dość nowoczesne. Wypełnianie takiego CV i też również wszystkich innych formularzy, które gdzieś w systemie są dostępne, zrealizowane jest w oparciu o pełną analizę tutaj użytkową z punktu widzenia łatwości używania tego produktu, możliwość dowolnego chociażby przestawiania tych elementów CV, doświadczenie, szkolenia, kursy, certyfikaty, możliwość dodawania kompetencji. Oczywiście przy pełnej integracji te kompetencje również z systemu dziekanatowego mogą zostać zasane, zmapowane na kierunki studiów. Tutaj ten system jest w stanie działać w zasadzie automatycznie. Co to oznacza? Konkretnie w przypadku kompetencji oznacza to to, że jeżeli mamy informację o ścieżce kształcenia na odpowiednim poziomie granulacji, to znaczy jeżeli to jest informacja, jaki kierunek studiował, bądź też nawet konkretnie jakie przedmioty, w przypadku pełnej integracji z systemem sylabusów i zmapowaniu kompetencji jesteśmy w stanie dokładnie, biorąc pod uwagę ścieżkę kształcenia, określić, jakie kompetencje dany student posiada. Jeżeli on uważa, że posiada jakieś dodatkowe, również może je sobie tutaj w systemie dodać. Kolejny ekran, sama oferta pracy. Wygląda to również, myślę, dość ciekawie, możliwość aplikowania bezpośrednio przez system, możliwość dodania oferty do ulubionych, podstawowe informacje o ofercie, czyli wynagrodzenie, dodatkowe informacje o branży, podobne oferty, inne oferty tej firmy, czyli linkowanie tutaj w obrębie ofert, które w systemie się znajdują. Idąc dalej, sam ekran profilu pracodawcy, również dość atrakcyjnie wizualnie, informacje na temat aktualnych ofert, opis pracodawcy, dodatkowe zakładki, które gdzieś tam pracodawca może sobie w systemie zdefiniować, galerie zdjęć, to jest tak naprawdę taki prosty CMS spięty z tym systemem, wykonany tak naprawdę na potrzeby tego systemu, tak żeby on był jak najbardziej dopasowany. On umożliwia pracodawcy definiowanie tego typu ekranu startowego, widocznego dla potencjalnych kandydatów. System do obsługi komunikatów, komunikaty kierowane przez biurokarię, tak jak wspomniałem, do konkretnych grup odbiorców, wysyłane przez system, bądź też mailowo i innymi kanałami dostępu, które w systemie zostały zdefiniowane. Kolejny zestaw funkcjonalności, kolejny zestaw ekranów w telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o samego pracodawcę, pulpit pracodawcy po zalogowaniu, podstawowe informacje, zarządzanie ofertami, na bieżąco aktualizowane informacje o ilości zgłoszeń, o ilości ofert, o ilości ogłoszeń powiązanych z ofertami, wiadomości, jeżeli jakieś są kierowane. Sam proces definiowania oferty, myślę, że jest tutaj również dość intuicyjny. O dowolna ilość kontenerów, dowolna ilość sekcji w danej ofercie do zdefiniowania. Także wszystko to można w tym systemie prosto zrobić, prosto określić. Podsumowanie oferty, możliwość jej publikacji, a tak naprawdę wysłania do akceptacji, bo tutaj też warto zaznaczyć, że system posiada mechanizmy typu workflow, które mogą zostać definiowane, to znaczy może być dowolny mechanizm tej ścieżki publikacji oferty, ona może na początku trafić do pracownika biura karier w celu jej zaakceptowania wstępnego, potem dopiero trafia na rynek pracy, można tworzyć kopie robocze, można kopiować te oferty, także no, praca z tym systemem z punktu widzenia
pracodawcy, który dodaje te ogłoszenia, jest dość prosta i intuicyjna. Podobnie lista ofert już dla samego pracodawcy, wszystkie najważniejsze informacje, możliwość sortowania, filtrowania tak naprawdę po statusach, na bieżąco informacja o ilości zgłoszeń. Tutaj też taka funkcjonalność, o której wspominałem wcześniej, czyli pasujące profile, jesteśmy w stanie jakby określić, które profile jak najlepiej pasują do danego ogłoszenia, biorąc pod uwagę zarówno zainteresowanie potencjalnego kandydata konkretnymi cechami danego ogłoszenia o pracę, jak i jego kompetencje, czyli czy po prostu jakby nadaje się na tą ofertę i oczywiście w jakim stopniu, biorąc pod uwagę to, czego oczekuje od niego pracodawca, jak i jakie kompetencje wynikają z jego ścieżki kształcenia, bądź też dodatkowych szkoleń, które w systemie się zapisał. I ostatni jakby użytkownik tego systemu, czyli pracownik biura karier, również dashboard, podstawowe informacje, nowe oferty, wiadomości, nowi pracodawcy, tak jak wspomniałem, w systemie można zdefiniować różne mechanizmy workflow dotyczące publikacji ofert. Analogicznie, podobnie w przypadku zgłoszeń pracodawców, pracownik biura karier jest w stanie zaakceptować tych pracodawców bądź też ich odrzucić. Oczywiście, jeżeli w systemie zostanie zdefiniowany na etapie konfiguracji workflow, który automatycznie tych pracodawców akceptuje, też jak najbardziej może to w ten sposób wyglądać. Wspomniane definiowanie wiadomości grupowych. Rzeczywiście istnieje możliwość wysłania zarówno komunikatów, newsletterów, maili, SMS-ów, jeżeli taka usługa jest na uczelni aktywna, jesteśmy w stanie się z nią zintegrować. Obok już fizycznie, jakby jak to wygląda, obok biura karier jest specjalny nasz moduł do zarządzania wysyłką wiadomości. Można te wiadomości wysyłać różnymi kanałami, które sobie zdefiniujemy. Funkcjonalność wydarzeń, kolejna rzecz, tutaj akurat pokazana przy pracowniku biura karier, natomiast oczywiście wydarzenia do definiowania również przez pracodawców. To mogą być dowolne wydarzenia, mogą to być szkolenia, mogą to być jakieś wydarzenia definiowane właśnie stricte przez biuro karier, jak chociażby targi pracy, mogą to być jakieś dodatkowe konsultacje, także tutaj te możliwości są dość duże. System jest w stanie pilnować limitów, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. Na te szkolenia można się dowolnie zapisywać, rezygnować, także to w ten sposób działa. Wspomniane przeze mnie wcześniej kompetencje również tutaj są jak najbardziej skorelowane, także jeżeli szkolenie ma zdefiniowane jakieś dodatkowe kompetencje, które w przypadku kończenia tego szkolenia powinny zostać do konta osoby, kandydata, studenta, absolwenta dopisane, system robi to w sposób automatyczny. No i tym razem już ostatnia funkcjonalność, którą chciałbym Państwu tutaj zaprezentować, to znaczy ankiety, badanie losów absolwentów. System taką funkcjonalność rzeczywiście posiada. Tutaj parę takich ważnych informacji jest taka, że rzeczywiście pozwalamy na definiowanie chociażby takich pytań o charakterze hierarchicznym. W przypadku badania losów absolwentów jest to tyle istotne, że rzeczywiście bardzo często zadanie pewnego pytania determinuje dalszą część ankiety, czyli jakie pytania gdzieś potem w ankiecie będą dla kandydata dostępne. I tutaj mamy jak najbardziej taką możliwość nie tylko na jednym poziomie, ale też idąc dalej do dwóch poziomów nawet w głąb. Także ta struktura hierarchiczna, interaktywna takiej ankiety, czy to jest ankieta badania losów absolwentów, czy to jest normalna ankieta skierowana do dowolnego użytkownika systemu, bo tutaj tak naprawdę system daje taką możliwość, żeby te ankiety definiować również dla chociażby pracodawców, oczywiście jeżeli wyrażą na to zgodę w swoim profilu. Definiowanie ankiety również w sposób dość intuicyjny, jest to proces tak naprawdę trzyetapowy, wypełnianie meta informacji o ankiecie, wypełnianie samych pytań. Co ważne, system pozwala
jakby tworzyć tak zwane szablony, na podstawie których jesteśmy w stanie zarówno zdefiniować pewną listę, pewną grupę pytań, których będziemy używać również w innych ankietach, jak i jesteśmy w stanie zdefiniować pewne informacje o ankiecie, które posłużą nam do utworzenia kolejnych ankiet już z innymi pytaniami. Jeżeli chodzi o wyznaczniki takiej ankiety, czyli taki metod, to informacja o tym, czy ankieta jest aktywna, czy wymaga odpowiedzi. Te odpowiedzi też potem, wymagalność odpowiedzi można definiować również per pytania, okresy publikacji, wspomniane grupy odbiorców definiowane w przypadku integracji z systemem dziekanatowym, również możliwość filtrowania po ścieżce kształcenia odbiorców takiej ankiety. I sam mechanizm prezentacji ankiety, przepraszam, tworzenia ankiety, tych komponentów tutaj dostępnych jest dość dużo, wszystkie podstawowe typy pytań, pytania wielokrotnego wyboru, pytania tutaj zwykłe pola tekstowe, tekstaria i tak dalej. Także wszystko tutaj, co jest potrzebne do badania losu absolwentów, ale także do definiowania normalnych ankiet, jest w systemie dostępne. Przede wszystkim jest to proste, tak? Nie wymaga gdzieś edycji jednocześnie na dwóch, trzech innych ekranach, wchodzenia, jakby to wszystko tak naprawdę odbywa się na jednym ekranie. Również definiowanie troszeczkę bardziej skomplikowanych czynności, jak nie tylko pytania, odpowiedzi, ale też wspomniane wcześniej pytania warunkowe. Można wchodzić w głąb, można definiować odpowiednie sekcje ankiety, które będą się pojawiać w przypadku wyboru pewnych określonych odpowiedzi wcześniej w danej ankiecie. Podsumowanie danej ankiety, podstawowe informacje, informacje o tym, ile ankiet zostało wysłanych, ile ankiet zostało wypełnionych, statystyki odpowiedzi, możliwość eksportu tych odpowiedzi na zewnątrz, gdzieś do jakiegoś systemu do dodatkowej analizy. Oczywiście to, co ja tutaj teraz Państwu pokazuję, oczywiście jest wycinkiem tych wszystkich funkcjonalności. System posiada również chociażby możliwość zarządzania słownikami, zarządzania stronami, które gdzieś w systemie są zdefiniowane dla dowolnych rodzajów uprawnień. Jesteśmy w stanie definiować inne treści dla studentów, inne treści dla absolwentów, inne treści dla użytkowników niezalogowanych, także tutaj tych funkcjonalności jest dość dużo. Ja widzę, że tutaj tak chyba w miarę nawet całkiem nieźle to na YouTubie wygląda, więc spróbujmy zrobić taki eksperyment, ja niestety nie będę miał podglądu na bieżąco, ale postaram się pokazać Państwu dosłownie w 2-3 minutki, jak ten system wygląda. To jest już tak naprawdę gotowe rozwiązanie, także nie mówimy tutaj o jakimś projekcie, jakichś makietach. Mamy ten system gotowy, jesteśmy go w stanie Państwu zaoferować. Wspominałem chociażby o udogodnieniach typu WCAG 2.0, tak, wielkość czcionki, tryby kontrastowe, to w systemie wszystko jest zaimplementowane. Pełna responsywność, tutaj też jakby mam nadzieję, że Państwo gdzieś tam są w stanie to zaobserwować, jak to okienko wygląda, czyli urządzenia typu smartfony, jak najbardziej, wszystkie widoki tak naprawdę w systemie są w pełni responsywne, można z nich w ten sposób korzystać. Tutaj mam pewne problemy z połączeniem, więc już sobie pozwolę zatrzymać to udostępnienie ekranu. I teraz tak, no, dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tej prezentacji. Zapraszam do zadawania jakichś dodatkowych pytań. Nie wspomniałem o tym wcześniej, nie poprosiłem Państwa wcześniej o jakieś pytania tutaj na czacie, więc nie za bardzo widzę nawet, czy tutaj jakieś pytania się pojawiły. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to jak najbardziej proszę o zadawanie tych pytań. Na te pytania odpowiem oczywiście później. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani prezentacją tego systemu, prezentacją taką live, jak najbardziej jesteśmy w stanie to dla Państwa zorganizować. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne dzisiejsze wystąpienia, prezentacje.